Katarzyna Grochola walczy o życie w Dorota Szelongowska przewidziała najgorsze. W poniedziałkowe popołudnie sporo zamieszania wywołał najnowszy felieton Doroty Szelongowskiej, w którym opisała, jak wyglądała walka jej mamy z chorobą. Katarzyna Grochola wiele lat temu zachorowała na raka. Jak sama wyznała, lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie, ale wydarzył się cud. Ja wiem, że życie jest krótkie. I tak mam podarowany 32 rok życia. W czerwcu właśnie 32 lata temu lekarze dawali mi najwyżej 3 miesiące. Zdiagnozowali nowotwór, powiedzieli, żebym się przygotowała, przemyślała, co z opieką nad dzieckiem. Spisała testament, mówiła w wywiadzie. Choroba długo dawała o sobie zapomnieć, ale ostatnio znów temat stanu zdrowia Grocholi wrócił do mediów. Zaczęło się od nieco niepokojących wpisów samej pisarki, która podzieliła się m.in. z fanami modlitwą na trudny czas, która jej samej miała pomóc w walce z chorobą. Parę razy pomogły to i teraz na to liczę. Tym, którzy na to nie liczą, życzę nadziei. Powinnam była dodać, za to modlitwy trudne czasy. I do świętych od spraw trudniejszych jeszcze pisała niedawno Grochola. Potem zamieściła zdjęcia z wizyty u lekarza specjalizującego się w chorobach płuc, informując, że będzie teraz tam częstym gościem. Nie bądźcie tacy głupi, nie palcie papierosów, przestrzegła fanów. Niespodziewanie głos w sprawie zabrała przyjaciółka Katarzyny Grocholi, której stan znów się pogorszył. Pisarka musiała odwołać wszystkie zobowiązania zawodowe, bo trafiła do szpitala. Kasia Grochola niestety jest w szpitalu. Nie mogła dzisiaj z nami być. Jest smutna diagnoza. W tej chwili są prowadzone badania, tak jak to w przypadkach chorób terminalnych. Po prostu czekamy. Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy te informacje. Ale nie można się poddawać. Tak naprawdę życie jest w naszych sercach i naszym umyśle. Kochając życie, będziemy o to życie i zdrowie walczyć. Trzymam ogromnie kciuki za Kasię, dzwonię do niej, wzmacniam ją. Wiem, że sobie poradzi, wyznała jastrząb post Dorota Cold Point. Trzymamy kciuki, aby wszystko skończyło się dobrze.